Siemaneczko, ja jestem Agent X, no i słuchajcie, ziomki, dzisiaj gramy sobie w Minecrafta, ale jednak gramy na najstarszej, ogólnie dostępnej wersji, czyli 1.0. Oczywiście, ja wiem, że tam są jeszcze bety, alfy, ale jednak ta wersja jest po prostu taką najstarszą, oficjalnie wydaną i naprawdę, po tym jak tutaj chwilkę temu wbiłem, widzę, że naprawdę masakrycznie różni się od tych wersji, które aktualnie są tutaj dostępne. No nie, nie ma porównania na przykład do 1.8 jakiś, do 1.16, w ogóle to jest zupełnie co innego. Więc ziomki, dzisiaj spróbujemy sobie trochę tutaj wszystko jakoś może porozwijać, coś zrobić. A jeżeli będziecie chcieli na przykład kolejny odcinek czegoś takiego, to pamiętajcie, koniecznie trzeba zostawić tutaj łapkę w górę. To ja będę na pewno wiedział, że wy chcecie kolejny odcinek po prostu tego typu, więc konieczna łapka w górę. A my teraz przenosimy się w czasie i spróbujmy tutaj sobie trochę pograć. Więc tak, tak może zobaczmy, co tutaj właściwie tak jest. Oczywiście ja tutaj mam w miarę jakiegoś, widzę już od razu takiego fajnego spawna, ponieważ tam widać wioskę, która jest naprawdę tutaj bliziutko. Do tego mam tutaj jakieś zwierzątka, tutaj jakieś bagno. Serio, chciałbym to więcej zwiedzić, ale no nie wiem, czy wy po prostu byście chcieli drugi odcinek może z tego w ogóle. Wow, tu jest ten stary system PvP, więc ziomki, to jest naprawdę zupełnie inne niż to by było na tam, teraz. Wow, w ogóle ta świnka jakoś zupełnie tak inaczej wieje, ale dobra, spróbujmy. Mamy mięsko i zobaczmy, jak one tutaj działa. Okej. Nie wiem, czy to jest już taka wersja, na której na przykład te mięsko się jakoś bardziej stakuje, ale serio, ja na tych wersjach nie grałem i no, muszę przejść. W ogóle nie wiem, jak tu się sprintuje. Ej, bez kitu. Jak tu sprintować, gościu? Dobra. Ej, świnka, może zgiń. Więc tak, zdobądźmy sobie może trochę tutaj właśnie jedzonka, albo pierw może udajmy się do tej wioski, bo tam może coś ciekawego być. Chcę zresztą zobaczyć, jak też villagerowie wyglądają na tej wersji. Wow, w ogóle to jest cięższe niż PvP normalne, gościu. Takiego zwierzaka na tej wersji zabić naprawdę jest mega, mega ciężko. Więc tak, lecimy dalej. A wy w tym momencie, serio, jak już wcześniej mówiłem, no koniecznie tego subika zostawcie, bo serio, będę wtedy wiedział, że po prostu chcecie kolejny film takiego typu, bo mogę serio jeszcze raz zagrać na takiej wersji i zobaczyć, jak to wtedy mi pójdzie. Na przykład byśmy sobie znowu wbili na ten świat i zobaczyli, no jakoś to sobie rozwinęli. Moim celem jest na pewno to, żeby zdobyć diaks, tylko czy zdobędę to dzisiaj, czy kiedy indziej, to nie wiem. Wow, w ogóle nie ma sensu chyba tych świnek wyjaśniać, już im po prostu darujmy. Tu jest naprawdę całkiem sporej wielkości wioska, tylko ona wygląda zupełnie inaczej niż wioski, które są teraz. W ogóle na te schodki jakaś inna animacja wchodzenia jest. What? Taki się bujasz jakby, jak na to wchodzisz. Ej, bez kitu, bez kitu. W ogóle ten gravel, ten żwir jest zupełnie inny. Ej, masakra, nie wiem. Ja na przykład pamiętam jeszcze jakieś takie starsze wersje, ale no nie wiem jak wy, więc ziomki, koniecznie piszcie tutaj w komentarzach, czy pamiętacie takie dużo starsze wersje, bo ja na przykład, może nie aż tak strasznie starsze, ale naprawdę dużo starszych wersji pamiętam. W ogóle ten villager coś sprzedaje? Ej, chyba nie. Chyba nie, więc tutaj ta wioska jest taka troszkę można powiedzieć bezużyteczna. Ale naprawdę, lokalizacja tutaj jest no świetna. Jakieś góry, jakieś bagno, tam w ogóle las świerkowy. Tu naprawdę sporo rzeczy jest, więc tak. Może ogarnijmy sobie jeszcze trochę więcej jedzonka, bo ja tutaj już od jakiegoś czasu jestem, a nadal jedzenia nie mam, więc serio, pogarniamy sobie tutaj chlebek. Okej, pykson, okej, zbieramy. W ogóle odłóżmy, ty, ja chodzę i... LOL, tutaj od samego chodzenia się to niszczy. Ej, ja tego pamiętam, że tak było, ale to było na tak mega starych wersjach, że... Poczekaj, czy to prawda? Tak, od samego chodzenia, what? Ej, gościu, to jest naprawdę... Naprawdę mega ciężkie, ale w sumie Minecraft ma tutaj taki swój urok i to chyba musicie przyznać, że to wygląda zupełnie inaczej i fajnie jest sobie w coś takiego czasem zagrać. Wow. Jakby wow, nie sądziłem, że będę się tak jarał, że gram po prostu w gierkę, która wyszła 10 ponad lat temu. Wow, wow. Ziomki, ta wersja jest naprawdę, myślę, że może mieć rzeczywiście te 10 lat. Serio, wow, jakby jestem pod wrażeniem i to mega dużym, bo nie spodziewałem się, że to aż na tyle po prostu będzie dla mnie dziwne. Te tekstury, to wszystko wygląda autentycznie, tak w 100% inaczej. Gdybyśmy sobie tą wioskę teraz wzięli i odtworzyli ją na jakimś w ogóle innym seedzie, gdziekolwiek indziej. Przepraszam, nie chciałem tu wchodzić, ale ogółem serio, gdybyśmy po prostu ją otworzyli na jakimś innym seedzie, pewnie wyglądałaby tak kompletnie inaczej. W ogóle nie wiem, czy to dobrze słychać u was, ale u mnie te dźwięki, one są kompletnie inne od tych, co są teraz. To jest autentycznie taka...
taki przeskok. W ogóle ile tych farm jest? Teraz jak spotkasz tyle farm, to normalnie nie wiadomo gdzie, ale dobra, sorka ziomek, ale muszę ci trochę tego podkraść niestety. Więc tak, lecimy z tym dalej. Mamy prawie stack już właśnie tutaj jedzonka, więc to co najważniejsze zdobyliśmy. W ogóle muszę sprawdzić jak się pływa w wodzie, bo teraz to jak wpłyniesz do wody, to jesteś jak rakieta, pływasz tak szybko, a teraz tak to będzie wolniej. W ogóle sobie może jeszcze o tam pójdziemy, bo możliwe, że tam znaleźlibyśmy jakąś świątynię czy cokolwiek, ale serio, mamy mega fajną lokalizację, bo tu jest wiele różnych właśnie tutaj takich terenów, więc idziemy sobie dalej tutaj na naszą wycieczkę. Zbierzmy sobie oczywiście trochę tutaj drewienka, tulsy jakieś zrobimy i polecimy. Z tego co widziałem, w ogóle w wiosce nie było łóżek, więc ziomy, tam się nie da, autentycznie nie da spać, to jest jakaś masakra, bo normalnie byśmy się przespali w wiosce, co nie? W wioseczce byśmy polecieli spać. What? Ten crafting, że ja tego nie otworzyłem. Co jest? Ej, naprawdę, nie wiem, czy wy też macie po prostu taki śmiech jak ja, jak to wszystko widzicie i porównujecie sobie, ale naprawdę, dla mnie to jest taki przeskok w totalnym poziomie tej gierki. Dobra, w ogóle nie można tak szybko robić rzeczy, trzeba tak pojedynczo wszystko rozkładać, okej. Okay. Weźmy sobie teraz mieczor jeszcze, zróbmy o taki, oki, i zróbmy sobie dużo chlebków, okej. Okay. Czy je da się podzielić na 3 jakoś ładnie? No nie, tak się nie da, więc musimy podzielić to na 2... To tak, to tak, teraz to tak, 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 nie, dobra, zaraz to sobie ogarniemy, ale serio, to jest jakaś masakra, to się tak dużo dłużej robi, po prostu przez to, że tak inaczej to wszystko jakoś jest, okej, nie mogę sobie tego, aha, muszę tak po prostu pojedynczo brać, w ogóle te tekstury, one ogółem na 1.8 chyba są nadal takie same, ale tutaj są kompletnie inne, więc dobra, zobaczmy, wow, nadal się w ten sposób śmieszny bije, ej, to fajne było, bo ja zawsze lubiłem, że ten mieczek w taki śmieszny sposób chodził, więc dobra, wow, ej, teraz to naprawdę jestem wymiataczem, nie no, z tego mieczyka to już bez problemu, serio, jestem tutaj niepokonany, no bo jednak bycie najlepszym graczem w Bed Warsy w Polsce, no to do czegoś zobowiązuje gościu, żeby właśnie umieć chociaż trochę się tym posłużyć, ale ten mieczek tak szybko się zużywa, ej, ziomy, my autentycznie zaraz lecimy tutaj właśnie ogarnąć sobie jakieś wyrko i prześpimy się, chyba że, wiecie co, nie, no tam agent będzie szedł spać, nie ma opcji, jesteśmy hardkorami, lecimy na grubo, polecimy sobie na tą pustynię, bo tam pewnie się dużo mobków zespawni i będziemy bronić naszej wioski, żeby tutaj ktoś do niej nie wbił, więc tak, tutaj załóżmy swoją wioskę, niech to będzie Agentolandia, powiedzmy. Więc tak, niech tutaj będzie sobie Agentolandia i będziemy jej bronić, więc dobra. Kurde, tu się zupełnie inaczej biega tak swoją drogą, więc tak, zbierzmy sobie teraz trochę właśnie tych tutaj materiałów, żeby... móc sobie stworzyć jakieś mieczyki, bo myślę, że jednak tutaj stworzenie jednego miecza to może być niewystarczająco, więc tak, lecimy ogarnąć mieczyki i będzie grubo, lecimy tutaj właśnie z nocką, zobaczymy czy uda nam się ją przetrwać, więc tak, zbieramy sobie tego, myślę, że tak troszkę jeszcze, okej, okay, dobra, troszkę jeszcze, serio, zaraz już po prostu kończymy to zbierać, bo ja wiem, to jest to dosyć nudne, jak to się tak zbiera mega powoli, sam zawsze tego nie lubiłem, więc serio ziomki, wiem jak jest, dobra, lecimy, Pixon, elegancko, mamy 24, 25, 26, dolecimy do pustaka, dolecimy, myślę, że pustaka, czyli 16 klocków właśnie tutaj sobie wykopiemy, takiego tunelu w sumie bardziej, więc serio, 16 tutaj klocków ma nasz tunel, w ogóle to się da tak śmiesznie nadal, gość, w ogóle, czy ja się teraz regeneruję, jeżeli ja, nie, ja się regeneruję nadal jak niczego jem, dobra, wykorzystajmy jakoś ten kill off lepiej, wow, ej, ta nocka zupełnie inaczej wygląda, w ogóle jak się pływa, też chciałem zobaczyć, nie, to w ogóle nie ma porównania, gościu, w ogóle ten kill off jest tak nienaturalnie duży, ej, ta wersja jest kozacka jednak dla mnie, bo ja jednak pamiętam dużo tych starszych wersji, bo od mega dawna grałem, no w sumie grałem dużo też na tablecie, w Minecrafta, ale to inna sprawa, że nie zacząłem sobie na tym właśnie grać, ale serio, jeżeli chcecie po prostu więcej odcinków, to ja serio jestem chętny, żeby to nagrać, ale pokażcie to, że właśnie wy to chcecie, więc zostawiajcie tutaj subiki, zostawiajcie właśnie tutaj łapki, a ja będę stuprocentowo przekonany, że no, oni jednak chcą ten odcinek kolejny, to jednak go zrobię, więc tak, lecimy, zróbmy sobie tutaj crafting, zróbmy sobie dwa mieczyki, bo one naprawdę tutaj tak lecą, a co nam, kto bogatemu zabroni, robimy i 4. A pyk! Mamy 4 mieczyki, teraz jesteśmy niepokonani.
ziomy, serio. Jakby ciężko jest kogoś pokonać, prawda? Dobra, nie będę już tutaj z nimi jakoś znęcał, bo no, kiedyś jak grałem w Minecrafta, to jednak ci villagerzy myślałem, że oni chcą mnie atakować i zwykle źle kończyli, ale to już też kolejny taka ciekawostka bardziej. Okej, dobra, lecimy dalej, ogarnijmy sobie też kilof taki. Okej, kamienny i teraz mamy naprawdę już całkiem niezły tutaj zestawik. Brakuje jeszcze tylko tutaj właśnie jakiegoś żelaza, zbrojki, a bylibyśmy naprawdę tutaj, mógłbym śmiało powiedzieć, dosłownie, ale to dosłownie, tutaj ustawienie. Dobra, dwa kilofiki, weźmy sobie jeszcze do tego może łopatę. A co nam? Wszystko mamy, co nam potrzeba i lecimy teraz na klepę. Dobra, słuchajcie, ja tutaj nie widziałem żadnych mobików. Nie wiem, jak one dużo HP mogą zabierać, ale naprawdę... Tym PvP jest dużo, dużo prościej jak dla mnie. Okej, dobra, jestem niezabijalny na tej wersji. Tak mi się wydaje, naprawdę. Na tej wersji będzie mnie mega ciężko tym mobom zabić. Mimo tego, że nawet tutaj jest jakiś szkielet, który we mnie nawet nie celuje. What? Ej, bez kitu, gdybyśmy zagrali jeszcze na starszej wersji, myślę, że byłoby śmiesznie, ale kiedyś już taki filmik był, więc uznałem, że no ciekawiej będzie coś innego spróbować. W ogóle to jest kopalnia, zaraz tam też możemy polecieć. Więc tak, zbieram sobie właśnie tutaj jedzonko. Okej, elegancko. O, agent parkour. Przeskoczyłem. Dobra, teraz lecimy sobie właśnie z tym zombiakiem. Ty, ale on nawet nie może do mnie podejść. Na tej wersji jestem autentycznie. Mówiłem wam, ja obstawiam, że ja tu będę bardzo dobrze grał w gierkę. Więc tak, spróbujmy. Nie no, na takiej wersji to ja mogę jakiegoś speedruna robić autentycznie. Bo tutaj, no to... No to gościu. Lecimy po Ender Dragona. Oj, lecimy sobie w ogóle żelazo, zobaczmy. Bo tutaj... Ty, ja się tam boję schodzić, ale ogółem czegoś nie robi dla widzów, więc ziomki, lecimy na... Mamy kopalnię, ej, co gdyby tam tak wbić i tak... Okej, siema, diaksy. Ja bym był naprawdę dosyć miło zszokowany, ale dobra, zobaczmy jak jeszcze tutaj, jak trochę inne mobiki się bije, więc tak, lecimy sobie ich porozwalać, bo mam cztery mieczyki, więc mogę. Okej, lecimy do wioski, one tutaj chyba się nie spa... Creepson, zobaczmy... Ej, bez kitu, zróbmy tak, żeby creeper wybuchł, bo nie pamiętam, jak one mocno działają. Okej, dobra. What? Ej, on wybucha naprawdę? Wydaje mi się, że chyba słabiej. One wybuchają na tych nowszych wersjach dużo, dużo słabiej. W sensie nie, na odwrót. Agent, wow, what? Skinę. Mówiłem, że jestem koksem, co nie? No jestem, ale na tej wersji jakoś mi gorzej chyba teraz jakoś poszło. Ej, bez kitu, gdybym miał jakąś zbrojkę, nawet tą najsłabszą, to chyba by to tak nie wyglądało, ale teraz serio, nie miałem takiej totalnie, ale to totalnie żadnej ochrony i przez to tak mnie dosyć mocno obił gość. Dobra, ziomki, nie chcę mi się tej nocy przeczekiwać, więc polecimy sobie właśnie teraz jakoś może skończmy się wygłupiać i atakować. Nie, dobra, muszę cię koleś zaatakować. Nie ma szans, że cię nie zaatakuje. Pixon, nie, ty masz jakoś za dużo HP. Okej, wybuchnął. Ja widziałem kolejnego kolegę. Oguras. Nie, dobra, idziemy stąd autentycznie. Ej, nie sądziłem, że to będzie na tyle fajne. W ogóle tutaj jest tyle tego drewna zawsze, nie, to jest dosyć dobra opcja, żeby sobie je zebrać. Teraz na tych nowszych wersjach właśnie nie ma tyle drewienka przy tym, ale tak to było. Przepraszam, nie chciałem wam wioski zalać, serio ziomki, nie chciałem, to nie było działanie celowe, ale jakoś tak wyszło. Dobra, zbieramy sobie całe to. Pyk. W ogóle mieczyk mamy do zbierania. Patrzcie, lecimy sobie całe to zbieramy. I lecimy zobaczyć, czy uda nam się znaleźć diaksy, bo widziałem kopalnię, a kopalnia dobrze wróży, jeśli chodzi o diaksiki. W ogóle ja bym się poklepał z takimi zombiakami, bo zombiaki naprawdę na tej wersji to jest taki mobek, który... No naprawdę, on może sobie podchodzić, kombinować, ale on tak na dobrą sprawę nic nie zrobi, bo... No jak ma rozwalić agent X-a? No dobra, ziom, chodź, pokaż mi, co potrafisz. Pixon, tylko te szkielety tu są. Oj, szkieleciki są już lepsze. Nie. Od szkieletów to wiemy, ja ich nie lubię. W ogóle tu się dziwnie sprintuje, bo normalnie ja sobie mam ustawione tam już swoje klawisze, że sprint jest na tym, to na tym. To tutaj tego nie ma i to jest takie dosyć przypałowe. Okej, dobra, ziomki, lecimy. Lecimy z tymi mobami tutaj ogółem. Pik. Okej, ja chcę już tutaj dzionek, bo serio, za długo ta nocka trwa. Widzę, że już się tam kończy. Okej, pyk. Dobra, lecimy z gościami. Wow, mam 3 HP. 4, okej, lecimy. Wow, gościu, dobra, lecimy z tym. Ej, naprawdę. Ja jakby był na 1.16 się czuję czasami. W sensie, jeśli chodzi o to, że jest dużo mobków,
to przyznam wam, że faktycznie jest ich tu naprawdę sporo. Nie wiem od czego to zależy, ale serio, nie jest tu ich najmniej. Ej, ziomy, ja bym wbił do tej kopalni, ale nie mogę. Nie ma tutaj w ogóle łóżek w wiosce. To jest chyba jeszcze jeden z kolejnych minusików tutaj tej wersji. Ale serio, ich tutaj najwyraźniej nie ma, więc no nie mam jak tego zrobić, żeby się tutaj przespać. Już byłby dzionek, więc ja może tutaj wam nawet jakieś cięcie zrobię, czy coś, i się zobaczymy w kopalni najwyżej. Więc no serio, na razie ja tutaj po prostu jestem taki ostrożny. Chciałbym się przespać, ale nie mam autentycznie gdzie. Nie mam gdzie po prostu. Kurde, a owieczek też żadnych tutaj nie widziałem jakoś. Dobra, może przejdźmy się jakoś tędy. Wow, tutaj w ogóle te ziomki to mają trudne życie, ale ten kobyl, on wygląda tak zupełnie inaczej. No kurde, ej, to wygląda tak, taki ma swój urok, bym powiedział, więc serio, ja mógłbym na tej wersji dosyć dużo grać. Ale czy to dobry pomysł? To nie wiem. W ogóle kowal, tu zawsze były skrzynki. Nie wiem, czy na tej wersji też. W ogóle przypalić moglibyśmy sobie tu coś, ale... Aha, tu nie ma skrzynki, no to nice. Nie mamy nawet czego tutaj sobie zawędzić. Dobra, ale bardzo dużo jedzonka mamy. Mamy 50 właśnie tutaj tych... Okej, tutaj są szkielety. Ja się z nimi tak nie lubię fatygować jakoś. Okej, pyk. Prawie bym zginął przez jednego z was, więc ja tutaj was naprawdę nie... Ty, pająk atakuje szkieleta? Od kiedy? What? Ej, one nigdy się nie atakowały przecież. Dziom, dziękuwa totalna. Ale jak to zmieniłeś nagle tak stro... Nie, ja ginę. Ja ginę. Wow. Żyjemy. Respawn. Okej, zbyt się chyba podjarałem tym, że żyłem. Ale jest dzionek. Dzionek powoli nastaje, więc jesteśmy dobrej myśli. Lecimy tam szybko. No, nie sądziłem, że zginę. Autentycznie, nie sądziłem, więc ziomki, what? Nie, pająk, zostaw mnie, ziom, ja ci nic nie zrobię. To jeżeli ty mnie nie będziesz bił, ja ciebie też nie będę... Okej, trzeba odejść o 20 kratek od nich i teraz spróbujmy zlokalizować, gdzie mam itemy, bo drugi raz ich nie będę dzisiaj już bijał, więc tak, lecimy, one gdzieś tu muszą być. Jak ich was tutaj nie ma, autentycznie odcinek po prostu agent skończy, ale... są itemki, mamy trzeci level. Wow, one się strasznie rozsypują na tej wersji. Tak nie sądziłem, że... Dobra, kill offem cię wyjaśnię za karę. Nie lubię pająków przez ciebie. A były naprawdę nie najgorsze. Myślałem, że jesteście ziomkami, ale... Takie oszusty się okazały. Oj, dobra, muszę zjeść. Ty ziom, ty weź... Okej, Crimson, weź spaduwa stąd. What? Drugi creeper! Kolejny, spadaj. Spadaj go, góraz. Okej, dobra, ej, bez kitu, ja się czuję, jakby grał od nowa w tą gierkę i ona naprawdę jest mega, nawet jak ktoś powie, Minecraft i emocje, no to serio, ona jest tutaj naprawdę emocjonująca i to bardzo, bo serio, gdy się gra w taki sposób jak ja, że po prostu chce się zrobić coś na szybko, to jest zupełnie inaczej niż gdybyśmy sobie tutaj grali wieloma godzinami. Więc tak, zbieram sobie te rzeczy i lecimy sobie ogarnąć może nawet diaksy. Jak to by się udało, to byłoby kozacko. Więc tak, lecimy sobie właśnie teraz zgarnąć węgiel. Zgarniemy sobie na pewno też trochę bloków i spróbujmy te właśnie jakieś tutaj diaksy może nawet ogarnąć. Nie no, nie, bądźmy szczerzy, diaksów najpewniej dziś nie znajdę, ale spróbujmy, zobaczmy co z tego wyjdzie. Mam 9 węgla, zbiorę jeszcze sobie trochę żelaza oczywiście, bo te żelazo tu się najprawdopodobniej nam bardzo, bardzo przyda. Więc tak, lecimy. Okej, raz, dwa, trzy, okej, pod tymi blokami jakoś tam, okej. Przejdźmy sobie w ten sposób, pyk. Nie no, kiedyś gdybym grał w taki sposób jak teraz, to byłbym takim totalnym koksem, że no wymiatałbym po prostu przy wszystkich. Więc tak, weźmy sobie w ogóle te żelazo całe tutaj, zbierzmy. Okej, wow, tu jest jakieś zejście niżej. Gdyby tutaj jakiś Crimson stał, to mógłby tam nieładnie tutaj bumnąć i... To nie byłoby fajne, ale teraz możemy sobie na szybkości właśnie tutaj wszystko ogarnąć, więc tak, mamy tego 12, elegancko, lecę tutaj do góry, okej, zbieramy sobie kolejne żelazo, wow, dobra, gościu, i tam była kopalnia, czy my idziemy do kopalni, w ogóle, wow, jak kliknę F3, to tutaj, gdzie tu pisze poziom? Co, tu są jakieś kordy, X, Y, Z, okej, Z to jest chyba... Nie. Które się nie zmienia, niezależnie od tego. 44, okej, dobra. 44 się nie zmienia, więc jesteśmy na 44 poziomie, diaksy są na 12, czyli
lecimy w dół, lecimy w dół. Okej, tutaj nie wiem, co można spotkać. Oj, nie chciałem was spotkać. Dobra, ziomki, słuchajcie. W tym momencie ja lecę sobie ogarnąć jakiś pokoik na szybko. Na szybko idziemy do pokoiku, okej? I ja widzę cię tutaj, szkielet. Ty weź mnie tutaj nie strasz, gościu. My lecimy sobie do tego pokoiku, o tak. I ogarniamy sobie właśnie teraz tutaj na szybko takie przepalarkę, gdzie zrobimy sobie właśnie trochę tego tutaj eleganckiego jakiejś zbrojki, żeby tutaj po prostu nie zginąć po chwili. W ogóle achievementa mamy jakiegoś, nice. Nie sądziłem, że tutaj są achievementy, więc jestem miło naprawdę zaskoczony. Myślałem, że ich tu nie ma. Więc tak, ogarniamy sobie właśnie teraz tutaj jakieś itemki, może jedzonka sobie trochę więcej oczywiście zróbmy. Tylko jak to ładnie podzielić na 3? Bo to się dzieli teraz tak. Mogę na 4 podzielić. Jak podzielę to na 4, to teraz dzielę to na 2, dodaję sobie to tu i... No, nie wychodzi to mi w ogóle równo, ale zobaczmy. Mamy teraz 6 i 7, to dzielę na 2, to dzielę na 2, to na 2, to na 2. Nie będzie równo po prostu, okej? Cyk i zostaje mi 1. Okej, gościu, gdyby było chyba idealnie 3, jakoś łatwiej by dało się to ogarnąć. Okej. Bierzemy sobie na pewno lepszy mieczyk. To od razu wam gwarantuję. Mieczyk ja chcę mieć na pewno lepszy. Więc te moje mieczyki, no to możecie powiedzieć goodbye, powiedzmy sobie. Okej? Więc tak, teraz ciebie wyrzucę. O, w ogóle nie da się kół wyrzucać. To ciekawa sprawa. Okej. Pyk. Dobra, oczyściliśmy sobie trochę tego EQ. Teraz bierzemy sobie kill-off. Kill-off też zróbmy sobie żelazny, żeby właśnie jakieś diaksy tutaj móc odnaleźć. Więc tak, pyk, biorę to. I lecimy właśnie z żelaznym kill-offem, bo żelaznym kill-offem oczywiście, jak pewnie każdy gracz Minecrafta by wiedział, no to niszczy się żelazko. Wow, gość, w ogóle jak to wolno się przepala. Mamy 9 tego kobla, więc w sumie możemy zrobić drugi piecyk i to poleci nam to tak chociażby lekko szybciej. Więc tak, lecimy, pykson, tu dajmy trochę tego węgla od tego, pyk. Wow, ja chcę do ciebie dać, kumpel, to trzeba tak wziąć, okej, bierzemy 3 stąd, 3 do tego i poleci to na pewno troszkę chociażby tutaj szybciej, więc tak, lecimy właśnie ze zbrojką, okej. Cykson, gościu, chcę zebrać, okej, mamy to, mamy 6, mamy tutaj z tego ile? Tutaj mamy 7, 8, 8 mi wystarczy. I jeszcze 2 sobie weźmiemy, więc elegancko, będę mieć chociaż tutaj trochę zbrojki. Okej, mamy 8, to wystarczająca ilość właśnie. Pyk. O, elegancka zbrojka, w ogóle jaka ta tekstura jest śmieszna, what? W ogóle nie da się shiftem tego zakładać. Ej, też ciekawa sprawa, przyznam. Okej, weźmy sobie tak, zróbmy. Zbieramy ostatnie itemki i lecimy stąd. W ogóle weźmy sobie od razu ten piecyk. Okej, jeden. Tutaj w ogóle weźmy sobie to jakoś lepiej ułóżmy. Okej. Okej, ziomki, serio, elegancko to mamy ogarnięte. Ja stąd mogę wychodzić. Zebrałem to, co nie chciałem zbierać, okej. Zobaczmy w ogóle koordynaty. 28 kratka, my idziemy jeszcze niżej, bo chcemy oczywiście jakieś diaksy odnaleźć. I serio, jeżeli ich nie odnajdziemy, powiedzmy w jakimś tam ciągu czasu, to ziomki, po prostu odcinek już skończymy. Bo serio, to już nie będzie miało jakoś tak super sensu. Okej, dobra, polećmy może tak, tutaj jesteśmy na poziomie 25, więc tak, lecimy sobie teraz o tędy, pykson, oj, lawa, gościu, lawa, o, tu, ale ta kopalnia jest rozbudowana, bez kitu, dawno nie spotkałem takiej, nawet jak na normalnym survivalu gram, to serio, nie ma takiej kopalni nigdzie takich nie widzę, a tutaj jest taka rozbudowana, ogromna, jakoś fajnie to wszystko wygląda, w szczególności jak ma się tą gamę rozjaśnioną, w ogóle ile złota, ziomki, ale my nie po złoto jesteśmy, złoto byśmy kiedy indziej sobie zebrali, okej. Jesteśmy na takim poziomie, że tu już myślę, że diaksy byśmy znaleźli, na 12 ich się najlepiej szuka, więc ja tutaj zawsze schodziłem tak w okolice jego i wiedziałem, że gdzieś diaksy na pewno będą, okej. Weźmy sobie, nie mamy czym się podbudowywać za bardzo, dobra, lecimy koblem, no i może polećmy sobie teraz o tędy? O, elegancko. I czy tu jakieś diaksy mamy? Nie, ale mamy redstone. Czy tu są diaksy? Tu halo? Halo? Diaksy? O, tu redstone znaleźliśmy. Gdybym tak rozkopał i znalazł diaksy, to bym się uśmiał. Ale no chyba jednak tak mi do śmiechu nie będzie, gdy ich nie znajdę. Okej, polećmy tędy. W ogóle ta lawa też ma zupełnie inną teksturę niż teraz. Więc tak, lecimy dalej. Pykson, okej. Lapis lazury, już myślałem, więc... Serio, lecimy dalej.
Pyk, 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 ale tym killofikiem już się naprawdę przyjemnie kopie, więc no to nawet przyjemność, żeby po prostu tu coś sobie zdobyć. Więc tak, lecimy. Pykson. Okej. Dobra, wbijamy sobie po lapis, dzik, wow. Ej, jest go naprawdę sporo. Właśnie zastanawiałem się też, czy tutaj są enchanty. I tak nie pamiętałem, czy do konkretnie w tej wersji były, czy były jakoś troszkę później. Ale już widzę, że były w tej wersji, więc elegancko tutaj Minecraft się już postarał, żeby jakieś enchanciki można było sobie robić. Dobra, tutaj wątpię, że coś znajdziemy. Autentycznie, tak mogę jeszcze na sufit trochę popatrzeć, ale też mega wątpię, że tam byśmy coś znaleźli, a akurat konkretnie. Okej, może tutaj w tym pokoiku, halo? Halo, Diaksy? Szeryf Agentix się zgłasza. Czy są może jakieś Diaksy, jacyś podejrzani? No chyba szeryfa agenta nikt tutaj specjalnie jakoś... No nie słuchaj, widocznie po prostu diaksików nie ma, ale możemy wziąć sobie złoto, zobaczmy jak ono się zbiera. Nie no, normalnie, tylko chciałem tak z ciekawości, czy coś tutaj może by się zaskoczył, że o złoto mi wypadło tak od razu w... Okej, okay, Creeper, ja wiem, że ty nie lubisz kontaktów z innymi, więc ja ci tutaj nie będę przeszkadzał, ziom. Dobra, lecimy sobie może teraz o tu? O, a pójdźmy sobie o tutaj, elegancko wbijamy. W ogóle tutaj woda, zablokujmy ją jakoś, żeby tu nam nie przeszkadzała. I lecimy, w ogóle obsik, ile tych mobów tam poleciało? Oj, tutaj nie ma diaksów, więc dobra, lecimy dalej. Spróbujmy, w poszukiwaniu diaksów jesteśmy, ziomki, dobra. Wiecie co, jakby ja już tutaj powoli tak... Kolo, my się chyba jeszcze nie poznaliśmy, co nie? A ty już tak zaczynasz... Cieszę się, że wpadłeś do lawy, bo inaczej bym pewnie tutaj mógł zginąć. Dobra. Lecimy sobie właśnie może teraz o tędy. Okej. Okay. Czy tutaj coś jest? Tutaj ewidentnie coś jest. To czuję. Ta. Znalazłeś Irona, agent i się jarasz. Dobra, lecimy na dół. Może... A, tu już byłem. Dobra, nie no. Ja się już tu gubię. To jest, wiecie, wina nad starej wersji. Tutaj normalnie wszystko jest... Ale ogromne pomieszczenie. Ale to jest bycze. Jakby ziomy, naprawdę. Nawet na... What? Ej, teraz, gdyby takie coś powstało, to ludzie by mieli takie wow. To jest niemożliwe. A to mogła być normalność wtedy, więc serio, tutaj jest totalny konkret. Ja od razu was tutaj przepraszam, jeżeli ktoś jest tutaj ekspertem jakimś minecraftowym, ja tu jakieś pojęcie sobie... Nie. Wow. Jak blisko było do tego, żeby agent tutaj mógł zginąć. Ty, spaduwa. Okej. Lecimy dalej prosto i zobaczmy, czy tutaj... Nie. Ja nie będę ginął tu od jakiegoś mobika zwykłego. Na pewno sobie na to nie pozwolę. W ogóle ja jeszcze tutaj pod ziemią zgubiłem, więc jakbym wyszedł, to bym nie trafił do tej wioski. Ewidentnie. To jest kopalnia, która jest naprawdę... Diaksy, ale... No nie w ten sposób, co miały to być, ale serio, znaleźliśmy w końcu diaksy. Nie wiem, czy to uznaję, choć mam za takie oficjalne zakończenie odcinka, ale serio, tego się totalnie nie spodziewałem, że znajdę je w taki sposób. LOL. Ej, autentycznie, więc ziomki, jeżeli chcecie kolejny odcinek, w którym Agentix skinie Steve'a, będzie po prostu tutaj grał sobie na wersji 1.0, czyli na tej ostatniej, która była po prostu wydana jako ta oficjalna, bo wiem, zaraz ktoś przyjdzie, ale agent miał wersję alfa. No tak, ja oczywiście wiem, że były wersje alfa, beta i tak dalej, ale ta jest po prostu taką najstarszą oficjalną wersją, więc ziomki, serio, jeżeli ktoś po prostu tutaj, no jeszcze tego kanału nie subskrybuje, to niech koniecznie, ale to koniecznie, zrobi to teraz. Znaleźliśmy cel naszego odcinka, 2 diaksiki. Myślę, że je znajdę w trochę inny sposób niż teraz, ale serio, i tak jestem mega zadowolony mimo wszystko, więc tak, ziomki, konieczny subik tutaj musi po prostu być na kanale. Ten gościu oczywiście nie subuje i tak skończył, więc ziomki, radzę wam lepiej tutaj zasubować. Oj, bo to jest naprawdę niebezpieczne, żeby nie subować kanał agenta. Więc tak, ja tutaj się może zamuruję. No i cóż, na tym filmiku to już po prostu na tyle. Więc serio, jeżeli chcecie, to jak mówiłem, koniecznie subik, łapka w górę. A w tym momencie to po prostu koniec tego odcinka. Do zobaczenia na następnych. No i cześć!